Klub romantyki. Ty się boję to wpisać. Co to wyskoczy? No wiek, jak Zuzia! Na kanale, czyli klub romantyki. Siema, Zuzia. Nie interesuje mnie. Ale co to jest za gierka? Ty, fajne! Latynoamerykański typ urody. Też nie, bo... Nie mam nic do ciemnej karnacji, ale ciężko ją ubrać, żeby ładnie wyglądała. A wschodni typ urody, kto ogląda... Zuzia, w dupę! Liany, uważaj. Nie no, gramy w to? Długie czerwone, długie można ziane, odpalić na chwilę. Live. Yeah, boy! Co tu się dzieje? Słuchaj! Romantyczne historie dla widzów. To jest trochę jakbym grał w Wiedźmina. Tylko, że nie jestem ani Wiedźminem, ani to nie jest fantastyka, ani się nie zabija potworów, ani w dupę nie ma nic wspólnego z Wiedźminem. Ale są wybory miłosne. Czyli trochę jak Wiedźmin. Kumasz? Dlatego zagramy w to. I tyle. Ty, to są serio audiobooki w dupę. Zobacz. Znaczy e-booki, no bo tu chyba nie mówią. A więc tak. Grzeszny Londyn. Sekret niebios. Dracula. Legenda wierzby. Ale patrz. To ma najlepszą opinię. Bo ma 4,87. Ale my zagramy w to. Na dole masz inna? O kurde. Umarłem i skończyłem w szkole aniołów. I skończyłam, bo tu się babą gra. I demonów. Piekielne wykłady, anielscy faceci i pokusa, by złamać zasady niebios. Co jeszcze czeka w tym fantastycznym, ale niebezpiecznym świecie? Co za ludzik tu do kliknięcia? IP? O kurde, wirus! A, postać! Dobra. Europejski typ urody, ok. Latynoamerykański, czyli taka ciemniejsza osoba. Nic do tego nie mam, boba. Wschodni typ. Ajaja. Afroamerykański typ. I europejski. Dobra, ja wybieram albo Europejczycę, albo latynoskę. Którą bierzemy? Dobra, gramy latynoską. Niedbale ułożone rude. O! O! Co to jest? O, widzisz, mówiłem, że Wiedźmin? Ciri? Fivehead? Mówiłem. No to jest latynoska. Gramy latynoską, no. Dobra, widzowie. Mamy dwie rzeczy do wyboru. Słuchajcie mnie teraz. Albo gramy długie ciemne, albo gramy długie płowe. Co wybieramy? Bez ubrań? Chyba się nie da. A czemu jest jedno do ubrania? Co jest? Dobra, jedziemy. Sezon pierwszy. Odcinek 1 z 10. Wczujcie się tak, jakbyście byli latynoską na wymianie uczniowskiej, na Erasmusie. Przyjechałeś do Polski. Do raju. Zobaczymy, co będzie. Właśnie zaczyna się twoja historia, ale najpierw wybierasz, jak chcesz wyglądać? No było już! Co jest?! Nik! A, nie zmieni... Dobra, uj. Dobra, to się nazywa nie Wiki. Świetnie, niech zacznie się historia. No. Na razie ciężko. Zyskując skrzydła i coś on... A. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Zrobiłem krok przed siebie, ale pod stopą była przepaść. Ach! Kilka kamyczków oderwało się od krawędzi i potoczyło w dół. Mgła zaczęła się rozwiewać i na horyzoncie pojawił się wodospad. Woda bulgotała i szumiała. I zamiast rozbijać się o kamienie w dole, jej strumień płynął w górę. Chyba śnie. Ta myśl nieco mnie uspokoiła.
A jednak to wszystko wyglądało tak realnie. Za plecami rozpościerał się las ogromnych drzew. Dubik. Dobra, widzowie, RP robimy. Mam plan. Żeby, wiesz, były większe emocje. Gdzie to w dupę jest? Za plecami rozpościerał się las ogromnych drzew. I gęzi były poskręcane. Sorry, w dupę, bo ja mogę pić podczas tego RP? Chyba tak, bo anioły też piją, a ja teraz anioła głosu daję. I wiły się aż do... A widzicie myszkę? Aż do bezkresnego nieba. Odwróciłam się i znów popatrzyłam w dół. Działaj! Głos zabrzmiał w głowie, a jednocześnie zewsząd był jak grom uderzenia w groń. Zrozumiałam, że jeśli go nie posłucham, jeśli będę tak stać, zdarzy się coś strasznego. Wybór, którego teraz dokonasz... Dobra! Psujesz! Bo nie mogę czytać wskazówek, bo to psuje realizm. Jest RP. W realu masz wskazówki? Nie masz. Tylko żyjesz. I wtedy skoczyłam w przepaść, poszłam do lasu. Dobra. God of War 1. Kratos skacze w dół. Kratos w dół skacze. Czyli skacze też, bo gra God of War 1. Ludzie nie mogą umrzeć we śnie. To pomoże mi się obudzić. Odeszłam nieco w tył, rozpędziłam się i skoczyłam. Aaaa! Pustka wzięła mnie w objęcia! Serce zabiło jak szalone! To nie sen! Ja się zabiję! Strach zwyciężył! Wszystkie inne uczucia! W rozpoczynającej próbie ratunku ręce usiłowałem znaleźć coś, za co można było się złapać! Zupełnie! Jakby można było... Coś tam! Zamknęłam oczy! Nie czując się na siłach, by patrzeć w... O kurde, bad ending? I nagle z tyłu coś się rozpostarło, powstrzymując spadanie. Szarpnęło mnie w górę i dopiero wtedy... opojęłam, że czymś poruszam. Skrzydła? Machali nimi, przychodziło mi intuicyjnie. Z gardła wyrwał się histeryczny śmiech. Kilka wymachów i w dole ukazały się kontury ziemi. Lecz kiedy tylko nogi stanęły na twardym gruncie, pióra, niby jesienne liście, spieprzaj, wszystko zafalowało, zadrżało, a potem zaczęło powoli znikać i rozwiewać się jak miraż. Potem wszystko się skończyło. Niektóre wybory... Nie! Rozległ się krótkie, patetyczne oklaski. Wzdrygnęłam się i spojrzałam w stronę, z których dobiegł dźwięk. Brawo. Skoczyć w przepaść. To śmiały... Dobra, bo za wolno czytam. Nie mogę takim głosem. O co ci chodzi? Nic się przecież nie dzieje. Czemu bez kamerki? Bo to jest RP. Skoczyć w przepaść to śmiały podstępek nawet dla kogoś, kto sądzi, że to sen. Ale ma mordę ten typ. Kim jesteś? Twój czyn? Co? Ale zszokowana mina! Zamiast odpowiedzi rozpostarł za plecami skrzydła. Nazywam się Herald. Chłop ma obroże na co ty odpieprzasz? Co to jest? Nie gadam z psami, z pieprzej. Z dżungli wyszli kobieta z chłopcami. Za nimi, skacząc z radości, wybiegł dziwny zwierzak. Zwierzę! Ale zwierzę! Fyr!
Co to znaczy fyr? To jest coś takiego... JW! Gratulacje, zdania testu, kobieta! Kobieta? Chłopak milczał. Obrzucił mnie tylko... Co to w dupę jest? Bezdomny? Ty, co to jest za postać? Break? Co się dzieje? Ja umarłam? Szybko jest. Nie mogę. Ty serio, jak to muszą 10-letnie dziewczynki w tą grę grać tylko. Myśl pojawiła się sama z siebie, ale wszystko we mnie się jej sprzeciwiało. Próbując uspokoić, kobieta dotknęła mnie. Panika zaczęła słabnąć. Mocniej ścisnęła moją dłoń, spojrzała mi w oczy i... Wstawaj! Do szkoły się spóźnisz! To sen! Nie, żartuję. Nie będzie takiego plot twistu. Nazywam się Milesa, a to Andy. Chłopak w milczeniu skinął głową, wciąż świdrując mnie wzrokiem. Chcę wiedzieć, co się dzieje. Proszę, zostawcie mnie. Dobra. Co wybieramy, widzowie? Proszę, zostawcie mnie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złapać. Żadna ankieta. Siema, Sparta, chciałbym się pożalić pracą. Kurwa, brat, chciałbym, by pomógł w firmie i 17h robione dzisiaj było, zazwyczaj robi się tam 13h i kurwa dopiero wróciłem i o 6 muszę wstać. Gdzie ta chillera i utopia? Dziękuję ci bardzo, Towert. Ale jak brat firmę rozkręci, będzie milionerem, to też będzie coś z tego miał. Wiesz, o co chodzi? Zasiewasz teraz. Teraz siejesz, żeby później móc zebrać te plony i chillować bombę. I nic nie robić. Pokcząp. Chcę wiedzieć, co się dzieje, Luj. Głos przeszedł w krzyk. Drażdziły mnie uśmieszek Heralda i pełne napięcie milczenie Andiego. Kim wy jesteście? A nie, to jest wściekła. Kim wy jesteście? Masz silny charakter, prawda? Rozumiem, że niełatwo to zaakceptować, ale ty naprawdę umarłaś. Dość występów, Mise... Dupa, jak ona się nazywa? Millennium? Po śmierci wszyscy ludzie przechodzą test. Niektórzy skaczą, tak jak ty, ale nie wszyscy otwierają skrzydła podczas lotu i rozbijają się. Wówczas kontynuują swoją drogę w piekle lub raj. Co to w dupę jest? Lecz są tacy jak ty, którzy wzlatują. To wybrańcy. Jesteś wybrańcem. Tak jak Andy. Ach, ten Andy. Lekko uderzyła go w plecy, lecz on tylko ledwie zauważalnie skinął głową. Ty na... Dupę, czemu on nic nie mówi? Ty! Bo my jesteśmy w niebie, on umarł, ale on jest z innego kraju w dupę. Nie wiem, czy on coś rozumie. Andy! Śmieciu! No chyba swoje imię rozumiesz, pokaż w języku. Co to znaczy? Wybrańcom proponujemy zawsze wstąpienie do szkoły aniołów i demonów. Ta szkoła jest bardzo ważna dla naszego i waszego świata. Chroni równowagę. Od czasu do czasu będzie... Dobra, dobra. Boże, ja oszalałam. Czy to dzieje się naprawdę? Misa, jakby czując mój niepokój, znów mnie dotknęła. Otrzymasz władzę. Co? Inaczej spojrzysz na nieśmiertelność. Otworzą się przed tobą perspektywy. Misa. No, o co tu chodzi? Czemu ten Andy ciągle trzy kropki do mnie mówi? Widzowie. Wydawało mi się, czy naprawdę się uśmiech. Niebo zabigotało.
woda na sekundę popłynęła w dół, jakby podając się grawitacji, lecz potem znowu podążała w górę. Czas już. Oczekujecie odpowiedzi, jak może się zgodzić na coś, czego nijak nie rozumiesz. Lecz Misa znalazła coś w moich oczach. Dobra, spieprzaj. Jest gotowa. Ty, ale nie podjąłem decyzji! Herald uderzył mnie w plecy. Upadłam na kolana. Z oczu tryse łzy. Co się dzieje? Co się dzieje? Łopatki przeszły ból. Krzyknęłam i od razu umilkłam. Andy przykucnął przy mnie, żeby popatrzeć mi w oczy. Wszyscy przez to przechodzimy. Oddychaj głęboko. Intensywnie patrzył mi w oczy, jakby próbując zabrać mój ból. Ale był coraz silniejszy. Space salami. Salami? Nie, no ten Andy to jest obrzydliwy. Co ty pieprzysz? Czułam, jak rozrywa się skóra, jak coś trzepocze wewnątrz mnie. Rozluźnij się. Nie no, Andy. Nie no, w dupę. To jest gra dla 10-letnich dziewczynek. Co ona pierwsza? Podniosłam głowę i popatrzyłam na niego. Jego twarz była spokojna. Obserwował mnie, póki jego wzrok nie zatrzymał się na moich zaciśniętych. Boba? Dał się usłyszeć urwany dźwięk. Ból minął. Odwracam się. Co? Jak to? Wszystko pozostałe opowiadam. Wciąż jeszcze nie wierzyć własnym oczom, pomachałem skrzydłami. Na ziemię spadło kilka kropel krwi. Nie śpisz się, niedługo będziesz mogła latać. A na razie pozwól ranom do zagoić. Co? Myślałem, że nieśmiertelni nie znają bólu. Ból pozwala nam czuć się żywymi. To są nieśmiertelni? Czy oni... Co?! Ta skończ drzeć pizdę, bo masz na knacharane w to mikro, że trzeczy macz. Co ci trzeszczy? Kurde. Do szkoły podwiezie cię morski smok. Ty, on się nazywa Fyr, to zwierzę. Czemu czarny anioł wygląda jak Till Lindemann z Rammstein? Nie wiem. Andy? Wprowadzisz ją we wszystko, tak? Andy skinął głową. Wystarczy już tak się na nią gapić. Co? Wstydu nie masz? Ale Andy się obraził! Co on odpieprza? Co tu się dzieje? Ale ma mordę złą. Matkę Andy. Herald złapał mnie w talii i posadził na Fyra. Dobra. Powodzenia. Nara. Fyr! Dobra. Nie pisz tak.
Przylgnąwszy do niego ciałem. Dobra. Potek, dobra. Przymrużyłam oczy. Ej! Przepuścisz najciekawsze. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co? Michas dał na Golibordę 5 zł. Ogólnie jesteś jedynym streamerem, któremu daje donata w życiu. Co po tej gierce? Dziękuję, Michaś. Inna gierka. Ale też na telefon. Nie wiem, ile w to jeszcze będziemy grać. Na razie nie wiem, co się tu nawet dzieje. Usłyszawszy jego głos, odruchowo otworzyłam oczy. Co tu się odpieprza? A! Jak pięknie! Odczucie piękna zabiło cały strach. Wyciągnęłam rękę i wsunęłam. Dlaczegoś takiego nie żal nawet umrzeć. W oczach pojawiły mi się łzy, ale nie od wiatru. Zacząłem płakać i mocniej przycisnąłem się do smoka. O co tu chodzi? Umarłam, ale co z tatą? Nic. Zachla się. Szloch rozrywał pierś. Andy zauważył, ale mam farta. Nieźle. Wszystko w porządku. Ale smutny. Niektóre wybory. Spieprzaj. Dobra, mówimy Andy'emu, że co z ojcem, czy przemilcz? Tak? Dobra. Ja nie chcę umierać. Trzeba było krzyczeć, żeby Andy usłyszał mnie w pędzie. Na jego twarzy pojawił się wyraz cierpienia. Zrobiło mu się mnie żal, ale nie wydawało mi się to poniżającym. Co? Ale ty już nie żyjesz. Ty polepszy się. Polepszyły się stosunki z Andy. Nieźle. Przyjdzie czas, że się z tym pogodzisz. Andy leciał obok ciebie. Machał skrzydłami leniwie i rzadko, ale tego wystarczyło, żeby... Dobra, kogo to interesuje. Kiedy chciał wyprzedzić, zmieniał pozycję na horyzontalną, przyciskając ręce do ciała. Dobra, kogo to interesuje? Jak on się nie boi latać tak wysoko? Przecież on już się żyje, tak jak ty, debilko. Poleciał nieco bliżej. Jak umarłaś? Boże. Andy z gracją, widzę. Polepszył stosunki właśnie z nami chyba. Znów ogarnęła mnie panika. Jak można nie pamiętać własnej śmierci? Wczuwajcie się, dokładnie! Ktoś, kto pisze cringe na tej grze, to jest głupi. Tu się trzeba wczuć! Wczuj się! Chłopie, to jest gigaważne! Nie pisz nic o tej grze. Zaczęłam zgłębiać się we wspomnienia. Dobra. Nazywam się Vicky. Moja mama zmarła, kiedy miałam 5 lat. Mieszkam z ojcem. Skończyłam akademię. Obroniłam dyplom. Jechałam do domu, żeby opowiedzieć tacie o wszystkim. Jechałam. No już. Obraz za obrazem zaczęło powracać. Przypomniałam sobie! O kurde. Ale się... No nieźle. Jak? Kierownica droga. Monotonny, nudny pejzaż. O! Na sąsiednim siedzeniu leży papier. Obroniłam dyplom. Patrzę we wsteczne lusterko, nic ciekawego, ale coś mnie niepokoi. Wjeżdżam na autostradę, patrzę w lusterko, zaczęłam się denerwować. To auto jedzie za mną przez całą drogę. Przyspieszam, żeby się upewnić. Minivan też zwiększa prędkość. Co za licho. Słyszę w swoim głosie poddenerwowanie, ale staram się nie panikować.
I spieprzaj! Co robić? Przyspieszyć, zatrzymać się gwałtownie, jak zjechać z drogi. Przyspieszamy! Noga wciska! Nieważne co. Ręce gorączkowo ściskają kierownicę. Lecz minivan nie odstępuje. Ale teraz już wiesz, zapewne, że ktoś mi przyszedł. Kierowca daje. Co on robi? Odwracam się, ale nie mogę nigdy. A potem bach! A! Uderza we mnie, zmuszając do skrętu. Nie panuje nad kierownicą. Samochód leci w rów. Nie! Bam! Nie mogę. To inna muzyka powinna być do tego wyścigu. No nie luj, już nie zmienię, bo się skończył. Zamordowano mnie. Sadgę. Andy nie oderwał wzroku od mojej zapłakanej twarzy. Cóż, niebo to nie droga? Pewnie komuś bardzo dopiekłaś. Dzięki, Andy. Dzięki, potrafisz pocieszyć. Tyś mnie zamordował? No, komuś dopiekłam. Dzięki, Andy. Na ciebie można liczyć. Okej. Fyr! Atys. Widocznie poczuł moje łzy na swojej skórze. Zaczął krążyć szybko, póki nie przestał. Co to jest? Furas! To jest Furas! Daj mi strzelbę. Nie no, żartuję. Andy też się rozśmieszył. Ładnie się śmiejesz. Co? Fyr nie lubi, kiedy ktoś płacze. Po jakimś czasie Andy zatrzymał się. Co? Spieprzaj. Oto i szkoła. Co ja włączyłem? Bardzo ważną grę. Wygląda tak gotycko. Jeszcze nie byłaś w piekle na wydziale demonów. Ale co to jest? O co tu chodzi teraz? Andy znów zmienił pozycję i gwałtownie pognał w dół. Fyr, za mną! Ty, ale co robi w ogóle ten smok tam, ten Furas? Znowu przycisnęłam się do niego. Fyr pachnął oceanem i czymś nieziemskim. Zupełnie jakby... Zbliżaliśmy się i im bliżej byliśmy, tym bardziej się denerwowałam. O co tu w dupę chodzi? Dawaj tutaj, pam. Zwierzak ostrożnie dotknął ziemi i z zadowoleniem potrząsnął głową. Co to w dupę jest? Witam w szkole aniołów i demonów. Boże. Nie, ta fabuła to jest ciężka, serio. Ciężka to jest fabuła, Boże. Mężczyzna podszedł do was, wysoko zacierając głowę. Zadzierając. Przyjrzał mi się z pańskim wyrazem twarzy. Dzień dobry, Anielo Felicio. Aniele. Kurde. Myślę, nie wiem. Dobra, Felicjon się nazywa ten typ, ok? Wiki, jak sądzę. Dzień dobry. Kiedy już się urządzisz, zacznie się lekcja. Nie radzę się spóźnić. Przecież ja już nie żyję. Nie śpieszy mi się. Trzecie drzwi po lewej i głównym halu. Wszystko jasne? Anioł poszedł sobie. A nie, on tu stoi. I po jakiej stronie chciałabyś stanąć po skończeniu nauki? Przepraszam. Andy poszedł. Nie, on tu jest. W odróżnieniu od urodzonych aniołów. Co? To może się urodzić anioł? Albo coś? No, ale o co tu chodzi? Zróbmy go i tak, czy nie widać? Właśnie cały czas robiłem. Tylko nie widać, to nie zobaczyłeś. Póki co nie rozpoznały w nas
swoich, ani niebiosa, ani... Dobra, spieprzaj. Ale co to za problem skończyć szkołę, jak ja mogę... Nie wiem, powtarzać klasę nawet 1000 lat i tak mi się nie śpieszę, ja już wykitowałem. Jego wargi nieco się rozciągnęły, jakby chciał złośliwie się uśmiechnąć. Ale gówno, jak umierasz, do szkoły idziesz? No właśnie, coś w tym jest, chyba w piekło. Trafiłem do piekła? Więc jak? Ja chcę być aniołem, chcę być demonem. Dobra, anioł czy demon? Demons. Demonem? Dobra. Otworzył szeroko oczy ze zdziwieniem i roześmiał się, odrzucając głowę do tyłu. Ciekawie będzie panią poobserwować. Wiki w... Co? Z jakiego powodu? Co jest? Co z nim nie tak? Nie zwracaj uwagi, anioł Felicy jest srogi dla wszystkich. Co? Podać mu rękę, nie podawać. Dobra! Nie! Ten Andy mnie denerwuje, frajer! Ja mu nie podaję żadnej ręki! No innego sobie znajdziemy Andy'ego w dupę. Do piekle poza tym, bo my będziemy demonem. Nie! Chłopie, nie mecz się już, wlacz coś, gdzie nie trzeba czytać. Dobrze, że mogłem posłuchać tego donata. Chociaż trochę odpocząłem. Ale masz rację, to jest giga męczące. Wyobraź sobie, żebym przeczytał teraz całego tego Harry'ego Pottera dla widzów. O, to jest na sierpień. Wszystkie części czytam Harry'ego Pottera. Odruchowo schowałem rękę za plecami. Andy popatrzył na ten gest z rozczarowaniem. No i dobrze. Jak chcesz. Jako artysta nie mogłam nie docenić wszystkich fresków? Spieprzaj. O! Zatrzymałem się raptownie dobra. Tam nic nie było ważnego, to pominąłem, ok? Anioły znają się na architekturze. Delikatnie. Wiki, niedługo zacznie się lekcja. Przecież ja dopiero umarłem. W dupę już do szkoły, do lekcji. Gdy szliśmy przez korytarz... Ty, i to jest demon? A to jest anioł? Przecież to się niczym nie różni. Tylko kolorem. To miejsce nazywają szkołą. Ona nią jest. Nerdge. Ale ona różni się od ziemskiej. Uczą się tu... O kurde! Serio, rzeczywiście się różni. Uczą się w tej szkole anioły i demony. Nie zauważyłem tego, Andy. Nie no, Andy to jest przybył, serio. Da się go ubić potem? Są silne, o wiele silniejsze od... Nie roz... Dobra, spieprzaj. Nie lubią nas. Uważają, że nie jesteśmy na ich poziomie? Ale kto? Przecież ja jestem demonem. Ale co on pieprzył? Tutaj będziesz mieszkać. Co? O! Lepiej. To jest kimś mamy pokój, tak? Siema, Kondziu. O! To jest najlepszy, bierzemy. Ale drogo. O nie!
Dla biedaków jest tylko w dupę to! Kup gemy? Zgłupiałeś? Ale nie, bo my mamy 25. To możemy kupić wygodny. Kupujemy wygodny? Ta? Ty, jest. Na łóżku, machając nogami, leżała... Co? Na jej plecach podrygiwały piękne czerwone skrzydła. Odwróciła się, usłyszawszy hałas, i odwróciła na bok. Siema. Boba. Bezradnie popatrzyłam na Andy'ego. Dobra, Andy, spieprzaj stąd! Mimi! Co za imię? Mimi! Masz szczęście, że to ja okazałem się twoją współlokatorką. Przez jakiś czas patrzyła na mnie, potem zwróciła się o 180 stopni, wróciła na łóżko. Ja... Boba! Zaczyna się gierka. Czy to jakaś gra? Nie wiem. O, nie zapytałem o widzów, co kliknąć. Ale wiedziałem, co klikniecie. Zamyśliłam się, nie odrywając spojrzenia od Mimi. Jej ciało było piękne. Nic dziwnego, że anioły i demony uważają się za lepszych od ludzi. Ale sadgę! Mimi odwróciła się, jakby poczuła, że na nią patrzę. Mimi, spodobało się twoje zainteresowanie! Pogjump! Koniuszki jej warg powoli, chytrze, popełzły w górę. Na razie zadomawiaj się i pamiętaj, spieprzaj, Andy już się nie chce spotkać. Gdy tylko za Andym zamknęła się drzwi, Mimi usiadła i zaczęła mnie obserwować. Jak się nazywasz? Jestem Mimi, córka demona Mamona. Mamona? To mój bóg! Pogjump. Mimi jest dla mnie stworzona. Od jej słów przeszedł mnie dreszcz. Andy ma rację, jestem tu w otoczeniu prawdziwych nieziemskich istot. To nie ludzie. Jak to jest być demonem? To pytanie bardzo ją z jakiegoś powodu rozśmieszyło. A jak to jest być człowiekiem? Do dupy. Spojrzenie Mimi przyniosło się na jakiś punkt z mojej... Co? Znów uśmiechnęła. Dobra, bo się męczę znowu czytając. Zaraz mi będzie wysyłał znowu, że się męczę. Ja dobrze to czytam. Zegar w pokoju się późni. Co? Anioł Felicio tak się nazywa. Nie lubi, kiedy ktoś się spóźnia. Zamarłam. Dobra. O, szybko! Trzecie to były. Nie, nie pamiętam. Jest! Dobre! Wejdź. Przyszłaś w samą porę. Dzięki. Pośród uczniów założył Andy'ego i z ulgą... Nie, no. Pieprzę tego Andy'ego. Serio, da się go ubić? Jakiś frajerzyna irytuje. Wybacz, sam prawie się spóźniłem.
Chciałem cię odprowadzić, ale anioł niemal siłą zaciągnął mnie do klasy. O kurde. Umilkły nagle. Dobra. Kto wiedział, że trzeba będzie znów wrócić do szkoły? Co? Andy, jesteś debilem? Anioł obszedł swoje biurko, oparł się o jego krawędź. Wiele z was już to wie, ale powtórzymy na użytek nowicjuszy. Rzucił na mnie gniewne... No ale skąd mam wiedzieć? Czemu się wkurzasz, debilu? Ty, o co tu chodzi? Szkoła aniołów i demonów podtrzymuje harmonię na ziemi, a także stoi na straży... Dobra, kogo to interesuje? Dziadek. Jest granica, której nie wolno przekraczać. Anioł nie może być z demonem, a demon z aniołem. Co ty pieprzysz? Ponieważ jesteście nierozpoznani i jeszcze nie wiadomo, kim się staniecie, nie wolno wam poufalać się z... A dobra, dobra. To najważniejsze, dobra. Jego głos, dobra. Jesteście martwi. Dobra. Zabrania się wam w jakikolwiek sposób wiązać ze swoim minionym życiem. Ty, to mogę do ojca iść? Tylko on mi zabrania. Zajęcia fakultetowe demonów odbywają się w piekle, więc jeśli macie słabe nerwy, to wasz problem. Ok. Na ziemi będziecie przyjmować postaci innych z dawno zmarłych ludzi. I oprócz koloru oczu nic was nie zdradzi? Co? Kolor oczu? Co, każdy człowiek ma inny kolor oczu? Porypany jesteś, debilu, kiedy na ziemi byłeś? Ty, jaki kolor oczu mam nie zdradzić? O czym on mówi? O czym on mówi? A czy on pieprzy? Dobra, przestań pieprzyć. Świetnie. Dziś sam zdecydujcie, jaki z dwóch wariantów zła będzie dla waszego... Co? Co to za wir? Spodoba ci się. Ale z początku będziesz się bała. Dziękuję, Foa. Ale... Foe Zero dał na Golibordę. Nie wiem, pizdony pisał szaj znowu. Co się stało, Foe? Czemu nie napisałeś? Nic. Wszyscy zgromadzili się przy wiodącym w dół tunelu. Dobra. Jeden za drugim nierozpoznani braki... A brali rozbieg. Co tu się dzieje? I czy jak mam to czytać normalnie? Jak ciągle litery są popieprzone. I ty masz do mnie pretensje? Zrobiłam krok do tyłu, bojąc się, że teraz nastąpi moja kolej. Andy ścisnął mi łokieć tylko na chwilę i powiedział: przede wszystkim nie bój się. Boże, Andy, ty, te twoje rady, pieprzeny debilu, nienawidzę cię, serio, da się go jakoś ubić? Ale o co ci chodzi? Nie bałaś się kiedyś... Dobra. To powinno być dla ciebie bułka z masłem. Andy! Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jak 23? Foe Zero dał na Golibordę 5 złotych. W dupę popieprzone te tip oliwę, a ich chciałem napisać, że skip gierę, bo już 23, dawaj inną. Dziękuję bardzo. Czekaj! Daj jeszcze chwilę. Do końca rozdział dograjmy. Ok? Bo to jest 10 rozdziałów. Naprzód, twoja kolej. A mogę? Nie. Ok. Dzięki. Kurde, nie! Do końca następnego rozdziału! Ja pierdzielę!
Wkręciłem się w fabułę, w dupa. To nie jest gra dla dziewczynek. Nie obrażaj mojej ulubionej gierki. Dobra. O, widzisz? Ej, co to? O kurde. Ty, i to się odnawiają filiżanki, żeby grać co jakiś czas, czy jak to działa? Ty, co? Mamy tylko dwie. Ty, nie mów mi, kusiku, że to się kupuje, żeby grać dalej. Co ty pieprzysz? Nie, daj kraka, znaczy tego. Kupuj, bo nie będziemy wiedzieć, jak to się skończy. Nie, dobra. Zostawmy to na dziś. Jutro kolejny rozdział dla fanów tej cudownej serii. Siema! To ja. Dobra, od dzisiaj wakacyjna seria. Jak się ta gra nazywała? Ja pierdzie, nie pamiętam. Ale nie, widzowie. Nie, bo teraz już poważnie, na poważnie. Jutro taka wczuta leci. Chłopie, jutro będę każdemu bohaterowi inny głos dawał. Totalnie. Jutro jest taka wczuta, jakbyś siedział tutaj i słuchał audiobooka, że cała ekipa aktorska to nagrywa. A to tylko ja będę. Kumasz? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę